Jakie są metody na sprzedaż fotowoltaiki? No oczywiście jedną z najbardziej znanych i taką, którą słyszycie, no to jest jedna przez telefon, a druga od drzwi do drzwi, nie? Czyli pewnie dużo razy ktoś zauważył, że ktoś przyszedł do Was od drzwi do drzwi i sprzedaje fotowoltaikę. No nie lubimy tego, ale uwierzcie, żaden handlowiec też tego nie lubi, czyli praca door to door jest z reguły dla handlowców czymś najgorszym, tak? Czyli handlowcy nie lubią pracować door to door, dla nich jest to złe, nieprzyjemne, niefajne i tak dalej. Pytanie, dlaczego? Dlaczego tak na to patrzą sobie handlowcy? Czemu tego nie lubią? A no nie lubią tego, bo nie jest to przyjemne, bo tak, przyjdziesz do kogoś, może cię ugryźć pies, ktoś będzie dla ciebie niemiły, wyklnie cię, wezwie policję. No ogólnie mamy odrzucenie cały czas, tak? Więc ludzie nienawidzą osób, które chodzą od drzwi do drzwi. Więc w sumie po co to robić, tak? Najlepiej to nie róbcie tego, nie chodźcie od drzwi do drzwi, no co tu trudnego, tak? Handlowcy tego nie lubią, ludzie tego nie lubią, więc czemu chodzicie? Bo działa. Dlatego chodzą handlowcy, bo działa. Dlatego, bo dotarcie w ten sposób do klienta jest po prostu najprostszym sposobem na zdobycie klienta. Jeżeli jesteś dobry w chodzeniu door to door, czyli od drzwi do drzwi, masz odpowiednią gadkę, masz w dupie to, że ludzie mówią, że o, nie chcę, ty oszuście, chamie, prostaku i tak dalej, i masz to kompletnie gdzieś i w ogóle cię to nie rusza, no to wtedy okazuje się, że robisz świetne wyniki i taki handlowiec ma największe wyniki i najwięcej sprzedaje w całej firmie i klienci jego są zadowoleni. Tylko z czym to się wiąże? No wiąże się to z tym, że jak taki handlowiec będzie chodził sobie od drzwi do drzwi i przejdzie 100 chałup, to w 95 chałupach zostanie no, wyproszony, delikatnie mówiąc, ale to, jak się ludzie zachowują na widok osoby, która do nich przychodzi, jest niesamowite. W sensie to jest bardzo ciekawe pod kątem psychologicznym, jaką to agresję wzbudza, nawet jeżeli ktoś przyjdzie z jakimś uśmiechem, niby sztucznym, ale jednak trochę nie ma się co z tym dziwić, no bo to jednak jest to wejście kogoś na, powiedzmy, ten z tą strefę komfortu, taką bezpieczeństwa, tak, na czyjeś podwórko, czy do czyjegoś domu, bez zaproszenia, więc no jasne, można się zachować z kulturą, można nie, no różnie to bywa. Ale jak ten handlowiec pójdzie sobie do tych 100 domów, w 95 powiedzą mu, właśnie wyproszą go, w 5 sobie porozmawia, jest dobrym handlowcem, to on w 3 sprzeda, tak, i złapie 3 klientów. Jak ma 3 klientów, no to handlowiec, który miałby 3 klientów dziennie na fotowoltaikę, byłby prawdopodobnie najlepszym handlowcem w kraju, jeżeli by te umowy nie spadały, nie? Więc tak to wygląda realnie, więc dlaczego chodzą door to door, dlaczego handlowcy od fotowoltaiki chodzą door to door? Bo to po prostu działa, bo inaczej się do niektórych ludzi trafić nie da, albo, no nie wiem, ja na przykład jakby nie lubię przez telefon sprzedawać, tak? Nie jestem fanem sprzedaży telefonicznej, czyli często jest tak, że ktoś będzie odrzucał telefony, nawet nie wysłucha. Często będzie tak, że ktoś na przykład ma wiedzę o, dajmy na to, no, mówimy o fotowoltaice, więc ma ktoś wiedzę o fotowoltaice sprzed 3 lat, czy sprzed 4 lat i miał w głowie, jak będzie duża dotacja, to wtedy kupię. Ale jak ktoś dzwoni do niego w sprawie fotowoltaiki, to raz odrzuca, no bo tego jest za dużo, tak? I teraz taki chłop sobie siedzi gdzieś u siebie przy domu i przychodzi do niego właśnie taki dorowiec i zaczyna rozmawiać. I nagle ten klient się dowiaduje, aha, czyli jednak jest na dotację, to nie wiedziałem, dobra, no to działamy, tak? I jednak ta potrzeba czy ta blokada, która była wcześniej, została spełniona. Oczywiście, tak jak mówię, to jest 1-2% ludzi. Reszta powie nie, dlatego większość handlowców nie chce tak pracować, nie lubi, więc też można powiedzieć, miejcie trochę szacunku dla takich osób, które chodzą door to door, bo szczerze, to jest chyba najbardziej znienawidzona praca, jaka może istnieć, jaka istnieje. Ludzie tego nienawidzą, nikt tego nie lubi, nikt tego nie chce, nikt tak nie chce pracować. Jeżeli byście chcieli sobie spróbować, jaki to jest kawałek chleba, to proszę. To jakby rekrutacja jest ciągle w każdej firmie, która sprzedaje coś. Coś takiego uniwersalnego, co może kupić teoretycznie każdy. Czyli jak sobie patrzymy na dachy, no to będzie każdy, kto ma dach, jest potencjalnym klientem. Nie? Każdy, kto ma dom, jest potencjalnym klientem dla pompy ciepła, więc tych klientów jest mnóstwo, dlatego tutaj ta sprzedaż door to door ma sens. Nie? Sprzedaż, nie wiem, jakiegoś
drogiego, luksusowego samochodu nie miałaby sensu, jeżeli byśmy sprzedawali właśnie, sprzedawali ją door to door, nie? Jeżeli byśmy chcieli sprzedawać door to door, nie wiem, drogie telewizory, albo po prostu telewizory, no po co, tak? One są ogólnie dostępne. Tutaj też oczywiście ktoś może powiedzieć, ale jak zechcę fotowoltaikę, to sobie kupię. No tak, jasne, jak zechcesz, to sobie kupisz. Coca-Cola, jak zechcesz, to też sobie kupisz. Telewizor, jak zechcesz, to też sobie kupisz i tak dalej, a jednak te reklamy są, tak? I taka sprzedaż door to door jest po prostu taką prostą formą reklamy. Zauważcie, że też tym bardziej, jeżeli chodzi o firmy door to door, często dzięki temu możecie kupić faktycznie taniej, powiedzmy, fotowoltaikę, nie? Weźmy sobie, no, jaka firma ma budżet na to, żeby sprzedając fotowoltaikę, żeby się reklamować w telewizji, bardzo mocne kampanie reklamowe i tak dalej. Wiadomo, że za tym też będą szły koszty, tak? Czyli fotowoltaika o mocy, powiedzmy, 10 kW w jednej firmie możesz kupić za 39 tysięcy, a w drugiej za, powiedzmy, 50 czy 60. I jakby nie ten dorowiec, który sobie tak gania i sprzedaje i szuka tych potencjalnych klientów, no to byśmy mieli tylko po te 60 czy 70 tysięcy fotowoltaikę, tak? Bo to jednak jest to pewna forma marketingu. Jest to marketing bezpośredni, jest to sprzedaż bezpośrednia. No ale jasne, też tu jest tutaj taki minus, że zdarza się, że sprzedając door to door, no trafimy na, krótko mówiąc, mocno nieuczciwego jakiegoś handlowca. Z czego to wynika? No często to będą młodzi ludzie, którzy dopiero zaczynają swoją karierę w sprzedaży. Jak ja zaczynałem karierę w sprzedaży, też zaczynałem od door to doora i zresztą do tej pory chodzę sobie raz na jakiś czas door to door po to, żeby nie zapomnieć tego po prostu, bo to jest swoją drogą ciekawe doświadczenie. Więc jeżeli chodzimy sobie door to door i mamy takiego handlowca, często tak jak mówię, młodego, którego jest to pierwsze zetknięcie w ogóle ze sprzedażą, z handlem, z jakimiś większymi pieniędzmi, no bo tu nie da się ukryć, pieniądze można naprawdę bardzo, bardzo fajne na tym zarobić. Więc jak ktoś się w to wkręci i zaczyna sprzedawać sobie door to door, na przykład fotowoltaikę, albo pompy ciepła, albo energię już nie można, ale fotowoltaikę, czy pompy ciepła, czy jakieś inne rzeczy, no to zaczyna zauważać, że jak już znajdzie klienta, z którym może rozmawiać, no to jest bardzo prosto sprzedać, nie? I bardzo prosto pod tym względem, że wystarczy się nauczyć kilku technik i już to idzie, tak? I już można sprzedawać. Później czasem bywa tak, że niektórzy handlowcy zaczynają sprzedawać, że tak powiem, agresywnie, prawda? Czyli nauczyli się kilku technik, nawet nie wywierania wpływu, a takiej ostrej manipulacji, odkryli NLP albo coś takiego. No i wtedy zaczyna się taka agresywna sprzedaż. Ostatnio miałem taką sytuację, gdzie właśnie byłem u klientki i właśnie opowiadała mi o tym, że przyjechał do niej handlowiec z Lublina, więc jeżeli to oglądasz, to swoją drogą wiesz, o kogo chodzi. Jakiś handlowiec z Lublina przyjechał pod Krasnystaw, taką miejscowość, do jakiejś wioski. No i tam właśnie emerytkom dwóm chciał sprzedać foto i pompę, swoją drogą źle przeliczone, tak, by the way. Ale foto i pompę chciał sprzedać, przy czym jak powiedziałeś, że okej, dobra, zastanowimy się, przemyślimy, no to wpadł w furię, wściekłość, te chciały dzwonić po policję, on coś tam, że nie wyjdzie bez podpisu i tak dalej, i tak dalej. No jasne, ja być może wziął sobie za bardzo do serca niektóre nauki i techniki sprzedaży, czyli kończymy rozmowę z klientem, jak klient umrze albo podpisze umowę, ale też trzeba wiedzieć, kiedy, że tak powiem, odpuścić, bo to też jest... Nie każdy jest naszym klientem, tak? Więc takie agresywne techniki sprzedaży, naciskanie zbytnie na umowę, to nie jest nic dobrego, tak? Żeby klient podpisał w stresie, bo nawet jak ci klient podpisze w takim stresie, no to po prostu zaraz zrezygnuje, tak? Ma 14 dni na odstąpienie od umowy, więc taki klient zawsze odstąpi od tej umowy, jeżeli podpisał ją na aż takich emocjach i takich negatywnych emocjach. Kluczem do tego, żeby podpisać właśnie door to door, jest to, żeby klient chciał podpisać, a nie żebyś
ty klienta zmusił do tego, bo zmusić osobę do tego, żeby podpisała umowę na fotowoltaikę, naprawdę nie jest trudno. I jeżeli by nam zależało na tym, żeby tylko zmusić klienta do tego, żeby podpisać na szybkości umowę o fotowoltaikę, no to dziennie myślę, że około 20-30 osób mógłbym zmusić do tego, żeby podpisały. Z czego 20-30 osób odstąpiłoby od umowy. Więc krótko mówiąc, nie ma to sensu. Oczywiście można tam się bawić w jakieś różne techniki manipulacji i podczas normalnej sprzedaży też się je stosuje, nie? Ale w ograniczonym zakresie. Żeby to było etyczne, a nie żeby to było właśnie takie jak w tamtej sytuacji, gdzie gość po prostu no, przegiął. Tak? Ja rozumiem, że brakuje do celu, że no, albo brakuje do celu, powiedzmy, albo gdzieś tam jest ta... Jest ta chęć taka bycia pierwszym w rankingu, powiedzmy wygrania czegoś, może jakiś konkurs, może kwartał się kończył, może miesiąc się kończył, może miałeś zaraz wylecieć, może masz kredyt do spłaty i tak dalej, nie? Ale ważne, żeby zawsze gdzieś tam tą etykę chociaż w ograniczonym zakresie, ale jednak zachować. Bo później się to odbija po prostu czkawką, no i później mamy takich handlowców, którzy teoretycznie mają dużą sprzedaż, ale pracują już w siódmej firmie od 2 lat fotowoltaicznej. No i też tutaj, jeżeli zatrudniasz kogoś, to weź pod uwagę, że jeżeli ktoś skacze po firmach fotowoltaicznych, to bardzo możliwe, że właśnie jego sprzedaż wyglądała w ten sposób, że właśnie sprzedawał bardzo mocno na emocjach, ale na tych negatywnych emocjach. No i później się to po prostu odbija czkawką, tak? I ta osoba już w tej firmie nie chce pracować, bo się przestaje odbierać telefony i tak dalej, no bo już gubi się w tym, co nakłamał klientom. No i to jest pewne ryzyko. A więc jeśli chodzi o sprzedaż door-to-door, jest to nieprzyjemna sprzedaż, zarówno dla handlowca, jak i dla klienta, ale jest to skuteczna sprzedaż. Więc jeżeli jesteś dobrym handlowcem, potrafisz przekonać kogoś do swojego produktu, a przede wszystkim nie boisz się odrzucenia, no to na tym można zarobić bardzo duże pieniądze. Jeżeli zaczynasz swoją karierę i trafiasz do firmy, w której mówią ci, że na początek będziesz chodzić door to door, no to jak dla mnie od razu goń do tej firmy po prostu, tak? Z tego względu, że jeżeli planujesz być kiedyś handlowcem, czy ogólnie pracować w sprzedaży, no to sprzedaż door-to-door wykształci ci nieco charakter, odporność na odrzucenie. No, myślę, że nic tak nie uczy odporności na odrzucenie, jak właśnie to, że przez 10 godzin, powiedzmy, na deszczu będziesz słyszeć cały czas od kogoś, że jesteś nikim. No, niesamowite przeżycie, że jesteś nikim, oszustem, złodziejem, baranem, kretynem i tak dalej, i tak dalej. A więc jest to bardzo ciekawe doświadczenie, które niesamowicie kształtuje charakter i niesamowicie uodparnia na to, że później właśnie pracując w sprzedaży w dowolnej branży, w dowolnej dziedzinie, no to ta sprzedaż jest już bardzo prosta, bo wtedy powiedzmy na segmencie B2B, powiedzmy, jeżeli pracujesz, to tam już praktycznie nie słyszysz albo bardzo rzadko kiedy słyszysz takie właśnie podejście. Najczęściej w jakichś małych firmach to możesz coś takiego usłyszeć, jeżeli byś z nimi współpracował, ale to cię w ogóle nie rusza, tak? I to jest naprawdę fajne. Plus oczywiście uczy cię to tego, jak pozyskiwać klientów, a jeżeli wiesz, jak pozyskiwać klientów, to w zasadzie możesz założyć sobie dowolną firmę i sobie poradzisz. Każda firma, żeby istniała, musi mieć klientów. Jeżeli ty jako szef będziesz wiedział, jak pozyskać klientów i wiesz, że to jest nieprzyjemne, wiesz, że jest skuteczne, mówię tu o door-to-door chociażby, czy door-to-door, ok, jeżeli sprzedajesz coś klientom indywidualnym, jeżeli sprzedajesz coś klientom biznesowym, to po prostu pojechać do firmy, wbić i zagadać, tak? I się nie przejmuję tym, że ktoś mi powie nie, bo mnie to w ogóle nie rusza. No, wiem, że powiesz nie, no bo statystycznie, jak pojadę do 100 firm, to 90 firm powie mi nie, a 10 powie może. A z tych może urodzi mi się 2 albo 3 firmy, które powiedzą tak. I ja dla tych 3 tak pracuję, tak? Więc... Na tym to polega i tak jak mówię, jeżeli się zastanawiasz faktycznie nad tym, żeby pracować sobie ogólnie w sprzedaży,
no to sprzedaż fotowoltaiki door to door, jeżeli masz tylko zacięcie, chęci i nie umiejętności, bo umiejętności to cię nauczą, ale samo zacięcie i chęci, no to tak, to na tym też zarobisz duże pieniądze i będziesz miał klientów, którzy będą cię dalej polecać, będzie wszystko ok. Ale to wszystko zależy tak naprawdę od ciebie. Przemiał ludzi, którzy zaczynają pracę door to door i którzy nie wytrzymują nawet jednego dnia, no jest przeogromny, tak? Mnóstwo ludzi, którzy pracowali door to door, to pracowali door to door przez dzień, czasem przez tydzień, powiedzmy, to już dobrze. A jeżeli ktoś pracował przez miesiąc czy przez dwa, to później z reguły po kilku miesiącach był już bardzo dobrym handlowcem. Tak to jest. Można powiedzieć, że tutaj przetrwają najsilniejsi, nie? Ale tak to właśnie wygląda. I właśnie sprzedaż door to door jest takim szkołą charakteru, szkołą odporności na odrzucenie, a odporność na odrzucenie jest jednym z największych lęków ludzi. Nie jest strach, to jest lęk, a więc coś wyimaginowanego, czego się boimy, a co tak naprawdę nie istnieje. To wszystko na dzisiaj. Hej, do zobaczenia. Oczywiście lajkuj, subskrybuj, tam inne głupoty.